Witam serdecznie wszystkich miłośników Iona. Dzisiaj będzie o platynowych monetach, to znaczy pokażę, gdzie można je wymieniać na ekwipunek i gdzie, jakim questem można je w miarę szybko zdobyć. Akurat na platynowe monety nie ma takiego questa, którym się zdobywa ich bardzo dużo. Ale to co jest musi nam wystarczyć. W tym celu przeniosłem się do Teobomos. Teleportujemy się, to znajdujemy się w obozie wykopaliskowym. Z tego obozu będziemy musieli się przenieść do wioska obserwatorium. Także przelećmy się. Dokąd chcesz się udać? Do wioski obserwatorium. Uważaj na siebie. Pse pani. Będziemy uważać na siebie. Platynowe monety możemy zbierać, a przede wszystkim ubrać się w sprzęt zakupiony za platynowe monety od 51 będzie można założyć sprzęt kupiony za mitrilowe monety. I tak, jesteśmy w wioska obserwatorium. Idziemy sobie do tego pana tutaj. Jak to zwykle bywa, kapitan zarządzający wojowników, u niego możemy wymieniać monety na sprzęt dla wojowników, a tutaj mamy kapitana zarządzającego dla magów. No, Nareja pozdrawia wszystkich youtuberów, także pozdrowienia przesyłamy, pozdrowienia też dla Narei. Jest to przykład kolejnego mojego widza, który... Dzięki ostatniemu filmikowi, gdzie wspomniałem o Legionie Wariaci, przystał do nas. To jest doświadczony gracz, gra już od dawna, ma postać na maksymalnym levelu, ma też inne postacie, zna dobrze grę. Także jest to następna postać w naszym Legionie, która w razie czego może służyć cennymi radami i swoją wiedzą, no, opartą na długiej grze i dużym doświadczeniu. A my tymczasem weźmiemy sobie tutaj questa. Masz przy sobie monety? No mam, ale chcę więcej. Nie przychodziłbym inaczej. Dostajemy platynową monetę i oko anioła. To oko anioła możemy gdzieś u łowcy głów wymienić to na platynową monetę. Ja się troszeczkę nie przygotowałem. Dopiero co wbiłem level, dopiero co tu przyleciałem. I jeszcze się nie zapytałem, gdzie to oko potem wymieniamy. Ale dowiem się i na końcu filmu też o tym będzie. Aha, a my tymczasem musimy się udać tutaj, w te okolice. I tutaj musimy zapolować, sobie zaznaczymy na skolopeny i lopseki. W zasadzie to jest tutaj wszędzie w koło. Starczy je tylko znaleźć. Ale wiem, że trzeba za nimi troszkę chyba tam pobiec dalej. O sobie... Troszkę przyspieszymy bieg, żeby zbytnio nie przedłużać. Generalnie to tutaj w te okolice się będę udawał, bo tam są skolopeny. A jeszcze sobie w wolnej chwili pozbieram, aby dalej szkolić, chociaż ja już chyba mogę lepsze teraz zbierać. W zbieraniu mam teraz poziom 300. No i tu już mamy, już widać pierwszego skolopena. Jak widzicie, mam 46 level, czyli
to jest taki minimalny level, za który możemy kupić sprzęt, ale złoty, koloru złotego, dlatego że niebieski możemy chyba już na 41, ale pod linkiem jak zwykle będziecie mieli, pod filmem będziecie mieli jak zwykle link do tematu na forum, gdzie jest dokładnie opisane, jakie monety, na jakim levelu, gdzie, za ile i tak dalej. No i zbieramy te pancerze i te lopseki. Także widzicie, które skorpiony, które lopseki. Co coś zagrało. Ten mały sobie tu podchodzi, pomaga niby, ale znika, jeżeli zabijemy tego głównego, także nie trzeba się nim specjalnie przejmować. I tak dalej, aż uzbieramy wymaganą liczbę, wiadoma sprawa. O, jeszcze przeżył, myślałem, że już padnie po tym. A widzę, że muszę sobie troszkę życia uzupełniać. Gdzie następny? Pójdziemy tam. Tam jest jeden. Czy to mnie atakuje? Nie, to nie. Przedmiot nie pasuje. No i chyba nie ma sensu, żebym tutaj całego tego polowania pokazywał. A. To już dopiero będzie 6, także do 15 jeszcze trochę. To, a to trzeba omijać. Ale jak widzicie, nie jest to jakieś trudne zadanie. Można sobie w miarę dobrze poradzić. Trochę życia co prawda tracę, ale nie jest tak tragicznie, nawet nie trzeba specjalnie odpoczywać. Jeszcze nie pan. O. Osiem. Może jeszcze tego i myślę, że będzie można kończyć. Dobra, ja myślę, że to by było tyle tutaj. Ja sobie dozbieram resztę, co prawda już tylko 6, ale zobaczymy się tam już, gdy będę oddawał questa.
I myślę, że przejdziemy się do tego osobnika, który nam potem to oczko. Gdzie to oczko potem? Gdzie je tutaj mam? Gdzieś je tutaj miałem, bo wczoraj już raz robiłem tą misję. No mniejsza teraz o to. To już pokażę na miejscu. Uzbierałem, co miałem uzbierać. Wracamy do kapitana zarządzającego. Nie mylę mnie z moją starszą siostrą. Dobre hasło. Okej. Dostajemy nagrodę, dużo punktów doświadczenia. Także nie tracimy tam czasu, sporo expa dostajemy. Dwie platynowe monety, oko anioła. Ja dopiero tego questa robiłem drugi raz, więc mam dopiero dwa oczka anioła. Więc generalnie z dwoma wiadomo nie warto nic robić. Natomiast, że prezentujemy co i jak, więc powiem tak, jak uzbieramy tych oczek odpowiednio więcej, to chyba do domu gościnnego. Tak jest. Bo jak mówiłem wcześniej, nie wiedziałem, gdzie jest ten ktoś, kto wymienia, a w zasadzie robi z oczu anioła, robi platynowe monety. Zagadałem na legionowym czacie i w moment miałem od razu od kogoś odpowiedź z zaznaczonym miejscem. Także to jest zaleta bycia w legionie. W legionie, gdzie są doświadczeni gracze, chętni pomagać innym. O, już dolatujemy, także szybciutko. O, to tędy, tak jest. Inna sprawa, że jeszcze nie wiem, gdzie tu jest ten ktoś. Ale gdzieś tutaj. Myślę, że to jest najważniejsze, że wiemy, że gdzieś tutaj. Może go razem poszukamy. Wyglądasz na kogoś silnego? Idź. Akurat nie ten łowca głów. Poszukamy innego. Jeszcze może tu na piętrze zobaczmy, czy tu co nie ma, nie ma, nie ma. Łowca głów. Serdecznie witam. A, to pech. Żegnaj. W każdym razie najpierw moja kolej. Kluski? No dobra. Zatem nie ma szansy. Tutaj nie? No to nie fart. O, sorki, przepraszam bardzo. No to nie fart. Także będę musiał się dowiedzieć dokładnie. Bo byłem przekonany, że to będzie któryś z tych tutaj łowców nagród. A tu jednak nie. A teraz mnie odwiedziłeś, ruszaj w drogę. Tak. Idź. Byłem tutaj już raz i wtedy przypadkiem chyba trafiłem nawet na tego sługę. Także momencik, ja się dowiem, kto to, gdzie to. A, i właśnie, przecież na minimapce mam zaznaczone, że to może być gdzieś tu. A nie tam na górze. Łowca głów, a nie łowca nagród, tak? Który to? Przykro mi, ty nie. O! Kim jesteś? O! Yang Yang? O!
No właśnie. Ale on... Aha, trzeba mu jeszcze nieźle zapłacić. No, 1000 powiedzmy, no. W zależności od tego wymieni nam chyba na odpowiednią liczbę oczek anioła, czyli podejrzewam, że na... raczej na platynową, odpowiednią liczbę platynowych monet. Czyli podejrzewam, że na 1, 5, no i co, 25? Pewnie tak, tylko pewnie potrzebne też odpowiednia ilość oczek anioła. Ja teraz tego nie będę robił, chociaż... No, dwa oczka anioła. Zobaczmy. Za tysiąc. Mam 45 platynowych monet. Dobra. Zobaczmy. I nieznany. O, i mamy 50. Czyli jednak za 1000 wymienił mi 5 sztuk. No to super. W takim razie ruszam w drogę. No to czekaj, nie ruszaj jeszcze w drogę. Tak, wołałem. Jeszcze zobaczmy za 5000. Mamy w tej chwili 50 platynowych monet. Płacimy mu 5000. I... zobaczmy. No... chyba bardziej opłacało się zapłacić 1000. No tak przynajmniej z tego tutaj wynikało, że 1000 zapłacić bardziej się opłacało. Okej, no tak to jest. Powinieneś być ostrożny. No, rzeczywiście, powinienem być ostrożny i nie dać ci się nabrać, ty łowco głów. No dobra. Ja myślę, że to tyle tytułem tego odcinka. Żegnamy się. Ja i mój mały przyjaciel Shugo. Tańczysz. Chociaż mogłem ci dać coś do zabawy. Okej, to do zobaczenia. Na razie. O, ten znowu to samo. Znowu mu gorąco. Na razie, cześć.